زفير! زفير! Leć do dowództwa! Zamelduję, że czerwony rząd trzymamy, a Niemcy wdarli się na odcinku Bartka! Idźcie, idźcie! Poczekajcie chwilkę. Sił brak. To mnie zawód wybrał aktora, to wybrał mnie przypadek. Właśnie ten, który spowodował, że dziś tu jesteśmy. No wiecie, że jak byłem 13-letnim chłopcem, to szukano łącznika do filmu Kanał. Reżyser, asystent Wajdy, wówczas Morgenstern, miał najbliżej do szkoły, w której ja byłem, wszedł do klasy, pokazał palcem na mnie i tak do dziś już to trwa. Czy jest Zygmunt? A kto, ksiądz proboszcz? Pewnie, że Zygmunt. Co? Słuchaj do ciężkiej cholery, jak dowódca do ciebie mówi, ubieraj się! Mamy poważną akcję. Dywersja kolejowa. Jeśli chodzi o Janka, spotkaliśmy się chyba po raz pierwszy wtedy właśnie na planie Kolumbów. Ja początkującym aktorem byłem, ale Janek też tak naprawdę zaczynał w tym biznesie tak od tego serialu, ale on już grywał. Ja nie grywałem w ogóle, byłem po pierwszym roku i to były moje w ogóle początki aktorstwa i wszystkiego, co się z tym łączyło. Więc ja przynajmniej postrzegałem Englerta jako kogoś bardziej doświadczonego ode mnie, tym bardziej, że grał do mojego dowódcę. Ja byłem zagubiony i on mi pomagał trochę w tym wszystkim. Dodawał mi otuchy. Banknoty i monety do pasu, panowie. Ja zawsze jestem gotowy, tato. Teraz do ojca trzeba będzie mówić, panie majorze. Ja mam osobistą historię z nim związaną, ponieważ on mnie przyjął właśnie do szkoły teatralnej. Zawsze czułem się, że mogę do niego podejść i zapytać o coś, ponieważ on mnie przyjął do szkoły teatralnej. On był rektorem, kiedy ja byłem w szkole teatralnej i jego się podziwiało, jego się słuchało i rad jego chcieliśmy słuchać. Tak ja sobie, mobilizują cię do ogromnego działania. Przy nich starasz się wypaść jak najlepiej. Chcesz sobie, ale też im udowodnić, że masz jakąś wartość, że zasłużyłeś na to, żeby z nimi pracować. To cię po prostu rozwija niesamowicie. I dobrze, że trzeba ich tak mocno gonić, bo dzięki temu po prostu my też stajemy się lepsi.